Maciek! Stój, 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 a dokąd ty idziesz z tą gazetką? A dokąd się idzie z gazetą? No to cię pytam właśnie. No do czytelni idę, gdzie mam iść? No po co ty w ogóle czytasz te głupoty? Chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie, takie dziwne to? Może byś się zainteresował, co się w domu dzieje. Co się dzieje w domu? Wymyśliłam, dokąd pojedziemy na wakacje. O, dokąd? Do Bułgarii. Dobrze. Samochodem czy samolotem? Jak wolisz. No wiesz, no samochodem zawsze taniej. Dobrze. Sami czy z kimś? Może sami. Wiesz, może z kimś, bo to... Dobrze. Zawsze... Jezus Maria, Maciek, no, jaka ty jesteś pierdoła. Na wszystko się zgadzasz. Bądź raz mężczyzną, miej swoje zdanie, zajmij jakieś stanowisko. Chcę jechać na wakacje do Władysławowa. Bułgaria i postanowione. Dziękuję. Ja tylko chcę ustalić, kogo bierzemy, no z kim pojedziemy. Może Bartek i Dagmara? Nie, no z Bartek i Dagmara. Dobrze. Ale nie zapytasz dlaczego? Nie zainteresujesz się? No zainteresuj się chociaż raz, bądź trochę ciekawski. Dlaczego Bartek i Dagmara nie wezmą udziału w naszej wakacyjnej eskapadzie do Bułgarii? No to ja ci powiem dlaczego, bo oni, proszę ciebie, są szurnięci. Wiesz, oni są jak ta para, co czekała na tramwaj. On na jedynkę, ona na trójkę, przyjechała trzynastka i oboje wsiedli. No, no bo on jest taki głupi. Co ona mu nie powie, no. To on się na wszystko zgadza. No jak to debil jest. Jakiś. Ja nie wiem. Czy on siebie nie widzi? Czy on siebie nie widzi? Przecież ona go ciąga za sobą na smyczy jak takiego zdechłego psa. Tak. A on się zgadza na wszystko, bo się jej boi. No. Czego się boi? No, że mu w nocy nie da. Czego mu nie da? Zapomniałeś. Nie zapomniałem, tylko nie pamiętam. No Maciek, no czego mu nie da? No weź ty się zastanów, no czego mu nie da? A tego, o matko, ja bym się bał, jakby mi chciała dać. Idź. Przecież ona by miała orgazm, a ja wstrząs mózgu. No nie wiem, czy by miała. Miała. Inne kobiety mają sposoby. Słuchaj, a może tak? Może Artur i Renata? Renata? No co ty? Renata się o wszystko obraża, o cokolwiek. O to, że poszliśmy na obiad, na nią nie zaczekaliśmy. Nie wiem, że ktoś na nią krzywo spojrzał. Pamiętasz, jak rok temu się na mnie obraziła? Za co? Bo jej powiedziałem, że ma mordę jak korkociąg. Co? I za to się obraziła? Nie wierzę. Nie obraza. Miej, kobieto, trochę do siebie dystansu. Hello. Szczególnie, że masz mordę jak korkocią. Co najmniej. Ty masz do siebie dystans. Ty się potrafisz z siebie śmiać. To jest wielka zaleta. No. Pamiętasz, jak ostatnio Mariusz powiedział o tobie, że masz dupę jak szafa trzydrzwiowa? Jak się śmiałaś z tej dupy trzydrzwiowej? Przecież, a jak jeszcze pokazywał, jak się drzwi rozsuwają, no to... A się zgięło ze śmiechu przecież. Kiedy? O mnie Mariusz tak powiedział? O mnie? Kiedy Mariusz tak powiedział? Ja nie pamiętam. No nie udawaj, no kiedy no powiedział. No kiedy? Kiedy? No proszę cię, o mnie? A nie, to ciebie przy tym nie było. Tak. Znaczy nie. Znaczy byłaś, tylko stałaś na balkonie za taką szybą, nie? Myśmy na ciebie patrzyli. Czekaj, jak to było? Mariusz zażartował, że masz dupę jak szafa trzydrzwiowa, a kto się z tego śmiał oprócz mnie? Dorota tak się z tego śmiała, przecież aż się zgięła ze śmiechu, aż się popłakała ze śmiechu z tej dupy szafy trzydrzwiowej, o tak. Dobra, wszystko się wyjaśniło.
Mariusz powiedział, Dorotosiu, ale fajnie. By mnie to męczyło całą noc. Najgorzej to sobie coś tak przypomnieć, tak nie wiesz co, tak prawie jesteś, ale tego. A przecież w internecie tego nie ma. Fajnie. Właśnie, weźmy na wakacje Mariusza i Dorota. O tym dopiero pomyślałem teraz. Przecież super, Mariusz i Dorota na wakacje. Ty chyba oszalałeś. Co? A z jakiej racji? Absolutnie nie. Dlaczego? Bo nie. Ale dlaczego? Bo nie, bo powiedziałam nie i to ci powinno wystarczyć. Co ty taki ciekawski jesteś? No, dobra, od tego trzeba było zacząć. Krzysiek i Iwona. Krzysiek, ten chlor? Taki chlor. Ten tylko by siedział i chlał. No co ty mówisz? A ty razem z nim, Maciek. I co ci naleje, wszystko wypijesz, no. Normalnie nie wiem, szmatę ze zmywaka by wycisnął do kieliszka, powiedział pij, to byś wypił. Bez przesady, bądź... dobrze, bez przesady. Bym dopił do połowy i się zorientował. Raz tak było. Przypomnij sobie, jak byliśmy w Tanzanii. Taras z widokiem na Kilimandżaro, a ten debil siedzi tyłem do tej góry, nawet na nią nie spojrzy, tylko chleje. Ja też tam byłem? Nie pamiętam żadnego Kilimandżaro. No bo tobie akurat ten debil zasłaniał. A, to dlatego tak się dziwiłem, co on ma na głowie taki lodowy szczubek. Ja to... tak. Debil. Nie mów o nim debil. W końcu to mój najlepszy kolega z technikum, on i Tomek. O, Tomek, drugi debil. A ty trzeci. Einstein, Feinstein i Dreistein. Ale... taka trójca. Ale że co? Ten tak się napije, dostaje małpiego rozumu. Najpierw wszystkich kocha. Wszystkich chce całować. Tak. Potem bije, a potem sika, gdzie popadnie. To jest najgorsze. Obrzydliwe. Co za chora mania. Po pijaku. Wszędzie, jest tylko to... nie do łazienki. No, albo ludziom do szafy, do butów. Do kredensu. Do walizy. Czy sobie przypomnij, jak ci nowy plecak zmarł? Piękny, czerwony plecak Polsport nowy. No to gorzej niż po kocie było. No kurde, nowy plecak. To dopiero rano po kanapkach poznałem, że coś się zjechało. To niestety dokładnie po drugiej. Myślałem, że mi pomidor pękł, a to... ta świnia się zakradła i... to o nim nawet nie mówię, ale Iwona jest fajna. Iwona? Nie no, proszę cię. Iwona jest fajna. No. Iwona jest po prostu głupia. Jaka głupia? Wiesz, co chciała kupić w Rossmanie? Co? Płyn do płukania jamy intymnej. Jakieś pytania? Pa. A ty druga mądra. Zamiast się z niej śmiać, to jej wytłumacz, że od tego jest szczotka i pasta. Najprościej to usiąść i się śmiać, i się chichrać. Przynajmniej Iwona ma poczucie humoru. Na pewno. No, taki ma poczucie. Już tak mnie rozśmieszyłeś teraz. Jak ostatnio powiedziałem kawał, no to tak żeśmy się śmiali. No, mało żeśmy z łóżka nie spadli. Dopiero ją tak... No śmiało, opowiedz, co tak przerwałeś. Proszę, słucham, opowiedz. Z jakiego łóżka? Ty cały czas o tym? Przecież żartowałem, co ty się na żartach nie znasz? Ja nie wiem, Maciek, czy ty żartowałeś, bo już raz cię przyłapałam. Kiedy? Wtedy. Wtedy to nic nie było. Simu, no na własne oczy widziałam. Co widziałaś? Co ty bardziej wierzysz własnym oczom, czy moim słowom? A już daj spokój, Maciek, bo ty też masz tych znajomych, samych takich debili umysłowo ułomnych. No, co jeden, to lepszy. Co? Umysłowo ułomnych znajomych. Kto ma umysłowo? Ty masz takich znajomych. Ja mam znajomych umysłowo ułomnych. Ty się otaczasz. Chyba ty masz profesorów znajomych. No, przepraszam. Noblistów masz znajomych. Rozszczepili atom siekierą. Obuchem. Kto tam taki mądry jest? Adam i Basia na przykład. Adam? Ten brudas? Z nim chcesz jechać na pani Dasz Giżycko? Daj spokój, no jak tak można? Wytłumacz mi, jak tak można? 2 tygodnie non-stop, kolor ta sama koszulka z napisem Jacht Club Giżycko. No jak tak można? No, przecież pamiętasz, pod koniec to miał takie na plecach takie białe zacieki z soli. No. To taka staruszka za nim chodziła, bo Matkę Boską tam zobaczyła. To może Marek z Bożenką? Marek! Jechałeś z nim samochodem kiedyś? Nie. To się przejedź. Ja go wiozłem raz ze Szczecina do Zakopanego. On ma coś takiego, że czyta na głos wszystkie napisy przy drodze. Wszystkie napisy. Co ty powiesz? Łożyska, wały, wulkanizacja, oscypki, meble ze skóry, przewóz zwłok, mikrocystem. A pamiętasz w Juracie węgorz węgorz
wędzony 300 metrów, jak było? Węgorz wędzony 300 metrów. To się dziwił, ale długi węgorz. Albo jak pęczaku nagotował. Gar cały, pamiętasz? Tak. Pęczaku gar cały nagotował. Gar cały pęczaku, bo źle sypnęło mu się. I to nie wyrzuci, bo trzeba zjeść, bo się zmarnuje. 2 tygodnie nas pęczakiem karmił. 2 tygodnie wszystkich karmił pęczakiem. Pamiętaj, przez okno żeśmy spieprzali, uciekaliśmy, żeby kartofli zjeść jak ludzie normalni. Kartofli. No. My to jeszcze pół biedy, ale Bożenka biedna siedziała, płakała i jadła. No. Pod koniec to miała w oczach łzy i pęczak. Ty patrz, ale nic nie powiedziała. Nic. Chłop zarządził, baba siedzi cicho. I tego się uczy. A może Jacek? Jacek z Wieletna. Jacek, najmądrzejszy w całej wsi. Wszędzie był, wszystko widział, na wszystkim się zna najlepiej. Modelarstwo, budowlanka, tapicerstwo, zioła, nawozy, drony, wszystko wie najlepiej. Raz w mordę dostał, to nie wiedział dlaczego. Dlaczego? Źle to zinterpretowałeś. A ta Wiola przez V? Nic jej się nie podoba. Zły hotel żeśmy wybrali. Pokój nie jest monochromatyczny. Jedzenie niedobre. Do morza daleko. Woda zimna. Na jeżowca wlazła. W Bałtyku na jeżowca wlazła. To sama zorganizuj wakacje, dziwko głupia, a nie idziesz na wakacje i narzekasz tylko. No co ty się tak wzbudzasz? Co ty się tak wzbudzasz, Maciek? To na siebie lepiej popatrz. Co ty robisz? Jak ty się zachowujesz, jak się napijesz. Co robisz? Co? Idę spać. Grzecznie idę spać. Nie rozrabiam. Ty pół biedy, wiesz, jak mi zaśniesz przy stole, głową gwoździa przybijesz, pół biedy. Ale jak się zamkniesz w łazience i tak śpisz z gaciami przez północy, z gaciami w kostkach... Jezus Maria. To nie zaglądaj tam, to nie muzeum. Takiego mi wstydu przy balieniakach narodziłeś ostatnio, przypomnij sobie, co było. Jakiego wstydu? Wszystko tam wytarłem. Ale to ty myślisz, przez kratkę wszystko było widać. Przez sratkę było widać. Było widać. A wiesz, dlaczego ja idę spać, jak się napiję? Wiesz dlaczego? Dlaczego? No ciebie nie mogę słuchać. Jak ty się nabąblujesz, jaka ty jesteś wesoła pani, jaka ty jesteś koleżanka. Chłopaki! Biedny. Jeszcze, kim bym była, jakbym w ciążę nie zaszła? Kim byś była? Kierowniczką. Czego? Leczalni z siadłym mlekiem. Nadajesz tę kierowniczkę. Z której strony? Dobra, Maciek, nie podoba ci się, proszę bardzo. Sama sobie pojadę na wakacje. Tak? Tak. Pojadę. Zobaczysz, pojadę sama albo z Bożenką. Ale tandem. Do Grecji. No. Jedź. No pojadę. Jedź. Zobaczymy, jaką będziesz miał minę, jak zobaczysz, że do taksówki z walizką wsiadam. Co powiesz wtedy? Co ja powiem? Jedź pan! Co ja powiem? Zobaczymy. Jeszcze będziesz szukał mnie po całym świecie. SMS-y będziesz słał, będziesz szukał mnie. Lecę za tobą karakalem. I tak pojadę. Jedź. Pojadę. No jedź. Pojadę. Uważaj na zakrętach. Za co? Za pieniądze. Czyje? Moje. Ty masz pieniądze. Skąd ty masz pieniądze? Ty masz pieniądze, jak z fontanny wyciągniesz. Ja tu jeden zarabiam w tej rodzinie, ja tu jeden pracuję. Ja się dzieckiem zajmuję, co to nie jest praca? 16-letni byk to jest dziecko? Co to jesteś, torreador? Dziecko sobie wymyśliła, bo się robić nie chce. Wiesz co, Maciek, ja cię nie rozumiem. Chodzisz wszystkim dookoła, mówisz, że się ze mną ożeniłeś dla pieniędzy. A co mam mówić? Wiesz, co ci powiem? No. Ty sam jesteś jak dziecko, bo jesteś stary dziad, a jesteś od matki uzależniony, nieodpępowiony, kroku bez matki nie zrobisz. Musi być temat mamusia. W każdej sprawie konsultacji z mamusią, musi, to nie telefon. No musi być temat mamusia, bo z tobą, to rozmowa jest jak koncert rockowy. Na początku nowe przeboje, potem stare hity. Musi być temat mamusia. Żebym ci, koleżanko, twojej mamusi czegoś nie powiedział. Co ona tam trzyma w szufladzie? Przez przypadek zobaczyłem, jaka maszyna, ile to baterii żre w nocy się, czy na ciśnienie, albo ściana drży. Bo tamta boruje. Dentystka.
Dobra, już, Maciek, już, nie kłóćmy się, no. Co, pękasz? Ja? Chyba żartujesz, nie pękam, tylko na wakacje jedziemy, tak? Jak się teraz wykłócimy, to co na wakacjach będziemy robić? Weź już, naprawdę, zgoda. Weź te łapy zabieraj. Ja do ciebie pierwsza rękę wyciągnęłam. Żebyś tak pierwsza nogi wyciągnęła. To byś się ludzkości przysłużyła. O nie. To byś się przysłużyła ludzkości. Tego jeszcze pożałujesz. Jeszcze ci się przypomni. Nie wierzę. Ta już, ta ryczy. Ta ryczy w ogóle nagle z niczego. Nagle ryczy. Jakieś nogi wyciągnę. Żebym coś powiedział. I się masz, i się masz, bo ten tusz jest za darmo. Się cała, weź się cała tym smeruj, tym, z tym tuszem całym. Dobra, zgoda. I po co ci to było? Powiedz, po co ci to było? Zadowolony jesteś, masz satysfakcję, cieszysz się? Co masz mi teraz do powiedzenia? Co mi teraz powiesz? Co? Też masz te paluchy jak serdele? Normalnie, jakbym trzymał pęto kiełbasa, nie ludzką rękę. Bo trzymałeś pęto kiełbasy, brudasie jeden, i ręki nie umyłeś. Tak. Bo ty jest, ja przyuważyłam, Maciek, ty jesteś taki brudasty, pójdziesz do toalety, wyjdziesz, nikt do ręki nie umyjesz. Jak nie umyję? I tą ręką taką brudną, taką lepką, osikaną, wszystko. Jesz tą rękę. Jak ręką osikaną? Nagram cię, widelce, jak jesz ręką. Widelce, gdzie jest ręka, gdzie jest buzia? Widelce, mnie, widelce. Zawsze myję ręce, zawsze myję ręce, zawsze myję. Chyba, że zapomnę, ale tak to zawsze myję. Zawsze myję ręce. Weź, weź, ty się na siebie spójrz, się przyjdzie krytycznie sobie. Że co? To, co to jest? To jest noga? Do chodzenia to jeszcze jako tako, ale reszta to co to jest? To jest noga, udo, udo, udo stopa. To jest noga, to jest przycisk do betonu, to jest dziadek do orzechów kokosowych. Się w Afryce się z tą nogą weź zatrudni, weź. Ale stopa zadbana, paznokieć pomalowana, a nie to co u ciebie taki czarny pazur i mi więcami parkiet rysuje! Zawsze nogi myję! Zawsze myję nogi! Chyba, że zapomnę, ale tak zawsze myję! Idź! Przez sradkę było widać! Przez sradkę! Było widać! Jaka kultura! I w nogę! I w nogę! Jak zestrzelone samoloty. I Messerschmitt, i Messerschmitt, i Messerschmitt z nosa przyleciał. Strzelaj, strzelaj, znęcaj się nade mną. Dobij mnie. Do grobu mnie wpędzisz. Proszę, jesteś może szczęśliwszy. Dobra, już. O nie, Maciek, myślisz, że powiesz, dobra, jest sprawa załatwiona, tak? Nie ma tak, nie ma tak. Powiedziałeś jedno zdanie za dużo. Które? Zrób rachunek sumienia, to się następnym razem w język ugryziesz. O, o, o. Kultura. Przyjemnie, co? Nie, no ale weź, komara zabiłem tak naprawdę. Co? Nie, poważnie, serio, z ręką na sercu. Iwonia, bo się, no, nie, kurde, no był komar, tego, siedział, ci usiadł na tymby, ci całą krew wypił. Z szafy. O nie! Weź, 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 dobra, już, 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 stop, już, już, chodź, już, już, idź, idź, chodź, nie, chodź, nie, chodź, idź, chodź, nie, chodź, nie, osia, nie, osia, nie, osia, nie, osia, 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 lepiej brzuch wciągnął, bo to wstyd przed ludźmi na plaży się pokazać, jaki bebzon wywalisz. Bebzon. A co to za słowo jakieś ze wsi przytargane? Brzuch się mówi, a nie jakiś bebzon. No ty masz bebzon akurat. W ogóle się po polsku naucz mówić. Się mówi trzeba. A nie trzeba. Trzeba śmieci wyrzucić. I nigdy nie wyrzucasz. Jakbyś powiedziała trzeba, to bym wyrzucił. A trzeba, nie znam takiego słowa. Nie wiem, co mam zrobić z tymi śmieciami. Ja mówię trzeba? Nie, ja mówię zawsze trzeba. Ja mówię, a ty mówisz zobacz. Tak, nie, Maciek, nie. Nagram cię, kiedyś nigdy. Mówisz zobacz. Zobacz, zobacz. Mówisz, zobacz, trzeba, trzeba, ja cię nagram. Zobacz, ja cię nagram, nagram właśnie, a nie ty mnie. Ja zobacz, cię nagram. Trzeba, zawsze. Bebzon. Kurwa! Się naucz gotować, nie kartofle i kartofle.
Ludzie ryby jedzą, rozumiesz? Pęczak ludzie jedzą, a nie kartofle. Ale... dorsza, węgorze jedzą długie. Proszę bardzo, idź do mamusi, niech ci dorsza usmaży. Drugie okrążenie. Teraz mamusia, musi być teraz mamusia. Bo to jest zawsze jedną tak. Rzecz, jedną rzecz, jedną rzecz. Ty pójdziesz do babci, jedną rzecz mi wyjaśni, jedną rzecz mi wyjaśni, będę wiedział wszystko. Jak to jest możliwe, że jak ja się nachodzę, to mnie w końcu odchodzenia nogi rozbolą. Ciebie od gadania, szczęka, nigdy nie rozboli gardło żadne. Co to? Gardło cię boli? A kupiłeś emskie? Przecież leżą przy stoliku. Nie leżą, lista była, napisałam, trzeba kupić emskie. Kupiłeś, nie kupiłeś. Sali ci zrobiłem, no to weź. Dbaj też trochę o siebie, zawsze, no przecież o wszystkim zawsze nie listę rady. Zostawi. Po co ja się męczę, myślę, zapisuję. Dobra. I co, jedziemy na wakacje, tak? No ale chyba samolotem polecimy, wiesz, bo tak jakoś tyle kilometrów się tłuc z samochodem. Tak, gdzie to? Nie ma co dziadować. No. Z samochodem do Rumunii za 3 dni się jedzie. Do jakiej Rumunii? Do Bułgarii, a, Maciek. Tak, do Bułgarii. Jezu. I to zawsze tak jest, ja powiedziałam dobra, do Bułgarii. Dobra, do Bułgarii, już ty daj spokój, do już dobra. Jezu, Rumunia, Bułgaria, Rumunia, Bułgaria! Myślałem, że się zjednoczyli! Że się zjednoczyli, myślałem! Tu cyganie, sztuczna granica! Dobrze, dobrze. Sami, nie? Sami pojedziemy. Chyba sami, wiesz, że głupio się przy ludziach kłócić. Po prostu wezmą potem dupę, cię obrabią, po co nam to, nie? Ty, ale zobacz. Ciekawa, ciekawa rzecz. Mamy tylu znajomych, nie? No. Tylu znajomych. A tylko my jesteśmy normalni. Rzeczywiście.